Eluwina, witam drogi widzu. Chciałbym Cię bardzo, bardzo, bardzo pilnie poinformować, że jest coś takiego jak fantastyczna, wspaniała strona Wattpad, na której pan Promil od kilku lat robi swoje piosenki. Dokładnie tak. Na której od kilku lat pan Promil robi swoje książki. Dokładnie tak, robi swoje książki. Więc zapraszam Was w tym momencie do zejścia w link na dole. Prawda, jakbyście w banerze, to macie oczywiście w i w informacjach też macie link, ale schodzicie na dół w tym momencie i chodzicie na mojego Wattpada. Naprawdę polecam Wam przeczytać moje książki, bo są naprawdę fajnie poprowadzone. Naprawdę fajnie je piszę, z podziałem na rolę i bardzo, bardzo moim zdaniem fajnie mi się tu pisze. A teraz Wam po prostu powiem, jak, co, gdzie, po co. Więc tak. Young Squad History nie jest zaczęte, w sensie jest zaczęte pisanie. Zacząłem pisać to, mam to na kartce gdzieś, ale nie ma jeszcze na Wattpadzie i to dopiero będzie wydawane. Historia Promila będzie dopiero pisana, nie jest w ogóle zaczęta. Na tym będę myślał. Dark Deception Fan Mode. Moje fanowskie poziomy to gry Dark Deception. Deadly Red Life in Survival. Nie jest to oryginalna kontynuacja fabuły Deadly Red. Jest to tylko dodatek, taki fajny, że okej. Ci bohaterzy z tej książki są w innym świecie. Tam się dzieje co innego. Fajnie, jakby to wyglądało z ich perspektywy, jak to przeżyć. Wow, tak samo jest Deadly Red in the Dead House. Dokładnie tak. Będą jeszcze takie ostrzeżenia. No i oczywiście jest moja oficjalna książka Deadly Red. Martwa Czerwień. Książka, na której myślałem, pracowałem naprawdę bardzo dużo czasu. W 2020 ją zacząłem. Wiem, to zabrzmi głupio, ale tak. W 2020 zacząłem tą książkę. Zaczęło się to od tego, że nie mogłem spać. Łóżko było dokładnie w tym oto miejscu i nie mogłem spać. I to nie, że nie mogłem spać, tak druga, pierwsza, end. Nie mogłem spać do 5, 4, a nawet 6. Leżałem, patrzyłem przez okno i sobie wymyślałem historię. Ej, stworzę książkę o moich przyjaciołach. Kiedyś ją wyda, ale będzie fajnie. No i potem poznałem Vixal, on dobrze znacie. Ona powiedziała, że jest coś takiego i tam sam mogę pisać książkę. Ja mówię, co kurna, serio? Tak powstało Deadly Red. Tak powstało Deadly Red, jest część pierwsza. Potem jest kontynuacja fabularna Deadly Red Holidays Edition. Potem jest Deadly Red 2, rozszerzenie Deadly Red 2, Ronin i Yuchik's Love Story. Jest Deadly Red 3, które teraz aktualnie jest pisane i wyjdzie w 2023 roku, ale można już czytać, więc naprawdę zachęcam. Też jest pisana książka Young Squad Avengers. Young Avengers, zapraszam. Fajne jest, naprawdę przyjemnie się czyta, zwłaszcza Deadly Red. W pierwszym Deadly Red, tak, jest dużo błędów, bo jeszcze wtedy tak nie umiem ortografii, nie umiałem. Deadly Red 2 jest lepiej. Deadly Red 3 trzyma klasę. Tak samo książka moja o Spider-Manie, która też moim zdaniem jest zarąbista, więc naprawdę polecam. Link w opisie do mojego Wattpada. Przeczytajcie sobie moje książki przede wszystkim. Jeśli jesteście dobrzy, no to chociaż wejście, zaobserwujcie mnie i dajcie mi gwiazdkę pod każdą książką i sobie idźcie, więc dziękuję, jeśli to zrobicie. Widzimy się w następnym filmie. Jeśli to zrobicie, to będzie super. Love, kocham Was. Do zobaczenia w następnym filmie. Eluwina.